Witamy panie prezesie. Jak pan skomentuje dzisiejsze ważenie i czy to już jest ta przyjemniejsza część wywiady i tak dalej związana z galą DSF Kickboxing Challenge po tym zamieszaniu, które powstało wskutek absencji Jeroma Lebanera? Dzień dobry, witam Państwa. Nie no, wiadomo, to jest bardzo przyjemna część, to jest najprzyjemniejsza część w tym wszystkim. Obcowanie to z Państwem odpowiada na pytania. Jak widzieliśmy, no, konferencja miała duże zainteresowanie. Na ważeniu pojawili się wszyscy z wyjątkiem niestety Jeroma, ale uważam, że zastępstwo, które daliśmy naszym kibicom, spełni oczekiwania ich i ta walka będzie na takim poziomie, jaki oni oczekują. Jerome wczoraj bardzo gorąco zapewniał, że on chce specjalnie dla Pana zawalczyć. Pan wierzy w te słowa? Tak, byłem z nim razem na badaniu i Jerome jeszcze kiedy ubrał się po badaniu, po diagnozie naszej pani doktor Małgorzaty Serafin-Król, autorytetu na arenie polskim międzynarodowym od USG, on normalnie miał chłopak łzy w oczach, tak, że nie może, że chciałby zrobić wszystko, żeby do tej walki doszło, żeby spełnić jak gdyby moje oczekiwania, no i oczekiwania Marcina tutaj gdzieś. Na dzień dzisiejszy nie odpowiem, tak, na to pytanie, czy ta walka będzie możliwa. Teoretycznie jest możliwa, ale to musi trochę czasu upłynąć, muszą pewne rzeczy gdzieś tam zostać no, dokonane, a poza tym zobaczymy, jaki będzie wynik tej walki, która się jutro potoczy, więc wiele rzeczy jest takich niewiadomych. Natomiast no, teoretycznie, jak potwierdzam, jest możliwa. No, Jerome bardzo zależało jemu na wczorajszych wypowiedziach, więc uważam, że chce po prostu. Zastępstwo właśnie Petera Grahama jest bardzo dobre, natomiast przepraszam, takie brutalne pytanie, ale właśnie czy była część fanów być może, którzy powiedzieli, że chcieliby oddać po prostu bilety, bo oni liczyli na ten konkretnie pojedynek. To się zdarza, prawda? Więc czy były takie? Nie, do tej pory nie mieliśmy takich. Mieliśmy uwagi tego typu, że to było od początku gdzieś tam ukartowane, ułożone, że ściągamy Lebanera, robimy promocję, a potem mamy w zamian Grahama. Nie, proszę Państwa, ja nie jestem kombinatorem. Ja zawsze gram uczciwie. Poszła potężna zaliczka do Jeroma wcześniej, było wszystko dograne, poszły duże koszta promocji, duże koszta tutaj jego przyjazdów z tym związane. I gramy do końca uczciwie. Natomiast przy tym pojedynku, jaki jest tej rangi tutaj, gdzie walczy Marcin, nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby nie było zastępstwa przywdzianego, bo ta sama kontuzja mogła wydarzyć się Marcinowi również i co wtedy było w drugą stronę, tak? No musiał być ktoś, kto podejmie rękawice z tym albo z tym i Grahamu trzeba wynagrodzenie za to, że przygotowuje się do walki bez względu, czy zawalczy, czy nie. Polityka była taka, że to zwycięzca tej walki walczy później z Grahamem we wrześniu. Wydarzyło się tak, jak się wydarzyło, przyspieszyło się po prostu historia, no i cóż, tak bywa w sportach walki. Jak pan osobiście zareagował na to, jak się pan dowiedział, że Lebaner jednak jest skontuzjowany? Powiem tak, jak stałem, to usiadłem. Taka była moja reakcja, bo to było dla mnie zaskoczenie niesamowite duże. Nie do końca była jasna nasza sytuacja, nie wiedzieliśmy do końca, że Lebaner miał w grudniu, 30 grudnia wypadek, gdzie miał pęknięte żebra, leżał przez prawie 2 miesiące, będąc no, w ciężkim stanie, wykurował się i jak się okazało, najprawdopodobniej wczoraj, jak powiedziała pani doktor, przesilił po prostu, intensywnie trenując, bardzo mocno przygotowując się do walki, po prostu przesilił się. Tu się czuł ducha walki, miał gdzieś tam wojownika, czuł się mocny. Ja wiem, jak sam często gdzieś tam robię swoje treningi, czuję się mocny, jednak ciało okazuje się nie do końca nadąża za moim sercem i umysłem. I w jego przypadku też tak mogło być prawdopodobnie, tak się też wydarzyło. Ma pan informację, jak na ten moment, dzień przed galą, wygląda sprzedaż biletów na Tor War? Mam informację, jeszcze dzisiaj rano zostają naprawdę pojedyncze sztuki, tylko dosłownie pojedyncze. Nawet nie ma miejsc, gdzie można obok siebie byłoby kupić 2 bilety, nie? Są pojedyncze miejsca. A czy to jest jakaś tajemnica właśnie, jaka jest dokładnie ilość, bo to wszystko zależy jakie jest wyposażenie tej sali, tak? Więc 5350 jest całość pojemności na nasze wydarzenie, więc w tej chwili jest około tam 60 chyba kilku biletów pozostało jeszcze do sprzedaży. Patrząc z perspektywy czasu, gra była warta świeczki, jeśli chodzi o Jeroma Lebanera, nie lepiej było postawić od razu na Petera Grahama. Oczywiście mądry porak po szkodzie, ale tak się zdarzyło i czy to jest tak, że jednak twarz Jeroma Lebanera się przydała w tej promocji? Twarz Jeroma Lebanera na pewno się przydała w tej promocji. Nikt nie zakładał, że do takiej sytuacji może dojść. Naprawdę byłem szczęśliwy, kiedy 6 grudnia, będąc w Paryżu, podpisałem tę umowę, tak, tutaj z nim i wierzyłem w to, że do tej walki dojdzie. Zresztą Marcin też pod tą walkę się przygotowywał i cała federacja nasza i kibice tą walką żyli, więc jak gdyby tego rodzaju tąpnięcie trochę mnie gdzieś tam poruszyło na początku, no ale mając ten backup, tak jak powiedziałem, w postaci Grahama, uważam, że kibice otrzymają należyte widowisko. Był już telefon z KSW i sakramentalne stwierdzenie, a nie mówiliśmy?
Panie Tomku, nie będę odpowiadał na to pytanie. Powiem anegdotę, tak dzisiaj, którą powiedziałem wcześniej. Było sobie dwóch chłopców, którzy poszli bawić do piaskownicy, tak? Bawili się zabawkami i nagle zostawili, kto zabrał im jednemu szpadelek, drugiemu wiaderko. Nie były to jego wiaderek, ani jego szpadelko, tak? Ale zabrał ktoś, oni się rozpłakali, narobili wiele rabanu, krzyku. Tyle. Nie będę komentował dalej, bo to nie ma sensu. Nie będę zniżał się do tego, że ktoś coś komuś... My nic nie komuś, my gramy czysto, fair, uczciwie, tak jest, tak powinno być. Robimy wszystko, żeby kibic sportu walki przede wszystkim był zadowolony i żeby święto zawodnika, kiedy jest ta gala, kiedy on wychodzi do swojej walki, bo naprawdę dla niego wielkim wydarzeniem, bo to jest jego chwila. To jest jego dzień, w którym on ma dać dobrą walkę, pokazać, a kibice mają otrzymać dobry produkt w postaci tej sportowej rywalizacji. Świetna karta walk, tak bym powiedział, mogłaby w zasadzie obłożyć kilka gal, bo to tutaj było widać. Walent, chociażby Żółtaszek, chociażby Romankiewicz, nie mówię tutaj o pozostałych, reprezentacja Rosji bardzo silna. Na co pan szczególnie liczy? Na ten, na zwycięstwo Polaków, czy po prostu na dobre walki w kickboxingu? Panie Tomku, zna mnie pan, że jestem patriotą to głębokim, takim bardziej prawicowym niż lewicowym zawsze. Mam na prawo jestem kościana bardziej, tak? No, tak, jest tylko ściana bardziej. Nie, mój ojciec był skazany, siedział w więzieniu, będąc żołnierzem Armii Krajowej, oddziału Polskiej Armii Wyzwoleńczej, więc ten mecz Polska-Rosja jest mi szczególnie na sercu bliski, więc tutaj jest masa wzruszeń, gdzieś tam emocji i bardzo mocno życzę Polakom, żeby ten mecz wygrali. Przede wszystkim. Oczywiście kickboxing jest najważniejszy, tak, ale ten mecz jednak to... Tak, chciałbym, żebym dokopać. Czy właśnie te pojedynki takie pomiędzy konkretnymi krajami i w ogóle walka wieczoru międzynarodowa, wcześniej też jest pojedynek typowo międzynarodowy, czy DSF ma takie zakusy, żeby właśnie coraz mocniej uderzać również za granicę, no bo jest ten darmowy stream i tak dalej, więc ewidentnie to też jest taki kierunek do zagospodarowania. Tak, panie Wojtku, coraz mocniej to chcemy też wychodzić coraz mocniej za granicę. Tutaj nie tylko ze streamem, a też jak gdyby z produkcją gal. W tym roku jeszcze będą dwie gale zagraniczne na pewno, być może trzecia, natomiast terminowo nie wiem, czy się robi źle się naszą produkcji, która ma w tym roku w Polsce, bo miało być tych gal w ogóle naszych 10, będzie 12 do końca roku jeszcze. Także jest tego dużo, coraz więcej. Troszeczkę formułę z końcem roku zmienimy minimalnie. Natomiast chcemy wychodzić, chcemy stawiać nam mocnych zawodników, chcemy coraz więcej zbierać tych młodych, tak na ostatniej konferencji przedstawiliśmy umowy z tymi zawodnikami, z doświadczonymi, którzy przeszli jak Maciej Rokes do nas, ale też z tymi młodymi, którzy mają po 19-20 lat, bo to na nich główny jest nacisk, tak? Ci są motorem napędowym, bo po to, żeby ludzie zobaczyli, zwrócili uwagę na kickboxing, że przyszli, zobaczyli, jak piękny to jest sport, jak może być przejrzysty tutaj, a ci młodzi będą w przyszłości tymi wojownikami, które będą gdzie słynąć na arenach polskiej, międzynarodowej i międzynarodowej. A czy te zagraniczne właśnie pojedynki sprawiły, że być może po części już jakoś drzwiami i oknami walą zawodnicy, czy menadżerowie z zagranicy? Tak, właśnie sprawiło to, że na przykład wczoraj, kiedy podaliśmy informację, że może być sytuacja taka, że jeszcze nie byliśmy pewni, tak około południa, że Lebaner nie będzie walczył, czekaliśmy na badania, a podaliśmy, że będzie Lebaner, zgłosiło się kilkunastu zawodników i z Polski, z zagranicy, którzy chcieli podjąć rękawicę z Różalem. I to zawodnicy naprawdę z wysokiej półki, gdzie niektórych nawet rozważamy, że w przyszłości damy im szansę możliwość iść na walkę. Ciekawe nazwiska właśnie, które można zdradzić? Tak, ciekawe nazwiska. Właśnie, powiem tak, z polskich zawodników najciekawym nazwiskiem to był Tomek Sarara, który chciał podjąć rękawicę, a zagranicznych, wybaczcie Państwo, ale nie pamiętam. Naprawdę nazwisko, bo sprawdzaliśmy z Albertem, fajny bardzo chłopak, natomiast nie pamiętam tych, ja nie chcę gdzieś tam przekręcić. Dobrze. Jeśli rozmawialiśmy o torwarze i zapełnieniu tej hali, czy to nie jest tak, że apetyt będzie rósł w miarę jedzenia i nie będziecie chcieli wracać do tych mniejszych hal w Polsce? Oczywiście, że apetyt będą rozumiał w miarę jedzenia, to rzecz naturalna tutaj, jak gdyby będziemy chcieli wchodzić na większe gale i w tej chwili już Państwu powiem, że oficjalnie już jesteśmy 21 września na największej hali w Polsce, w Gliwicach i tam będzie nasza gala, pierwsza gala sportu walki w gliwickiej arenie, więc tak, ale nie będziemy szli tokiem, że będziemy robić już tylko na dużych arenach, tak, po prostu będzie duża arena, mniejsza. To jest też dla pewnej równowagi i w zależności od charakteru gali, bo jak wiecie doskonale sami mamy też eliminatora po drodze, który jest w danej kategorii wagowej jednej tylko. Tutaj wyłonieniem polega na tym, że wyłania jednego zawodnika, który podpisuje z nami umowę i ma szansę walczenia o pas, więc przyjmijmy to, że nie będziemy robić na dużych galach. Będzie to raczej na przemian, tak? No,
czas pokaże. Na pewno będą duże, będą mniejsze. Tak delikatnie się zapuszczę właśnie w odnośnie tej gali w Gliwicach, bo to moje rodzinne miasto właśnie. Czy są jakieś takie obwarowania, bo to jest hala, na którą wiem, że czołowe organizacje w Polsce ostrzą sobie szczególnie zęby z wielu powodów tak naprawdę. I czy są jakieś takie obwarowania, że być może podobnych imprez sportów walki po prostu nie będzie jakby wcześniej, bo hala będzie otwarta chyba w maju, z tego co podejrzewam, więc podejrzewam, że ktoś może chcieć jeszcze, skoro już jest data 21 września, ktoś może chcieć wejść tak wcześniej. Czy jest jakieś takie obwarowanie, że no macie zapewnione jako DSF, że nikt wcześniej nie wejdzie w jakimś określonym czasie? Nikt wcześniej wejdzie w określonym czasie z kilku przyczyn. To nie jest tylko tak, że są zagwarantowane przez galę, tak? Ale zwróćcie uwagę, że czerwiec to są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mhm. Nie wiadomo, jak się ułoży terminarz i końcówka czerwca nie ma sensu. Mhm. Potem jest 2 miesiące rozstrojowania dla zawodników takiego naturalnego. My jesteśmy pierwszy z uwagi na termin, który jest tam, bo po nas jeszcze jest boks tam i później dalej jest MMA, także terminarz gdyby jest wypełniony. A to, że jesteśmy pierwsi, to tak się po prostu złożyło. No, wybrałem termin 21, zaryzykowałem września. To podobnie jak z lutym. Nikt mi nie mówił, każdy mi odradzał, żeby 3 lutego nie robić gali na wrocławskiej orbicie. Zrobiłem, była pełna, więc dlaczego nie 21 września w Gliwicach? Tym bardziej, że jeszcze 1 czerwca jesteśmy w Zabrzu. Na ważeniu widzieliśmy tutaj Artura Szpilkę, Izu Ugonocha, Marcina Najmana. To są nowe nabytki DSF-u, czy dopiero rozmowy trwają? Trwają rozmowy dopiero. Tu bardziej sytuacja troszkę złożona jest, nie? Marcin robi bardzo fajne wydarzenia na stadionie narodowym w postaci tej gali narodowej sportu walki, więc ja uważam, że jest to fajna inicjatywa z okazji odzyskania przez państwo polskie swojej niepodległości i uważam, że warto go wspierać, warto pomagać tutaj, a dla kibica tylko to może posłużyć tym, że dzisiaj jest u nas na fajnym wydarzeniu, a jutro będzie u niego, a trzeciego na EMA też popatrzy na swoje wydarzenie fajne. I to nie jest tak, że ktoś tu komuś podbiera kibiców, czy gdzieś tam sobie rywalizuje z tym, tylko że będziemy tworzyć wydarzenia, to przez tym zyskamy. Zyskamy przede wszystkim dlatego, że jesteśmy bardziej współsportowieni, że młodzież się nasza rozwija, bo trafiamy coraz szerzej do młodego społeczeństwa. Zresztą to widać w Polskim Związku Kickboxingu. Około 20% wzrosło zainteresowanie kickboxingiem w stosunku do roku ubiegłego. Są tego już efekty wymierne. I tylko zyskamy my wszyscy. Widzowie zyskają, zyska społeczeństwo, ma zdrowsze, przede wszystkim bardziej wysportowane. No i oglądalność państwo będą mieli też większą, no bo więcej ludzi będzie zajmowało się sportem. Każdy może zyskać. A współpraca z bokserami dla mnie czymś fajnym, bo zawsze lubiłem boks, zawsze lubiłem Artura Szpilkę, który fajnie gdzieś tam sobie się opowiadał. W swoim tym gdzieś tam szaleńczych wypowiedziach, czy tam zachowaniach też ma coś takiego, co potrafi urzec człowieka. Czy Izu chociażby, kto się wodzi z kickboxingu, dawał fajne walki, to by go początek jego kariery, więc dlaczego nie? Jesteśmy otwarci na współpracę, ja nie zamykam się. Podobnie jak powiedziałem państwu wcześniej, że moi zawodnicy mają kontrakty w ten sposób skonstruowane, że mogą w stójce walczyć tylko u nas, za granicą mogą u wszystkich, w każdej federacji, tym bardziej promujemy gdzieś do Glory czy do innych federacji, BMA mogą walczyć w każdej polskiej federacji. Nie blokuje się na to, wręcz zachęcam do tego, że mają taką wolę, ktoś będzie chciał, że walczyli, nie ma problemu żadnego. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.